Witam Państwa bardzo serdecznie, witam przybyłych gości na naszą dzisiejszą sesję. Stwierdzam, że posiadamy kworum do przyjmowania uchwał, więc otwieram 29. sesję Rady 916. Ale mam wrażenie, że niewiele osób tutaj jest skupionych na tym, żeby... Prosiłbym o nieprzeszkadzanie. Jeżeli są jakieś sprawy, to nie kuluarne. Pani Małgosiu, już wpisy będą do odebrania zaraz po zakończeniu sesji. Wobec braku uwag do protokołu 28. sesji Rady 916 stwierdzam jego przyjęcie. Przedstawienie projektu porządku obrad. Porządek obrad został Państwu przekazany dniem 18 lutego 2013 roku i zarząd przygotował kolejne wnioski o wprowadzenie. Panie dalej, hałas, nie chciałbym przekrzykiwać. Zarząd przygotował kolejne wnioski do porządku obrad, do wprowadzenia pod obrady dzisiejszej sesji. Pierwszy wniosek to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków. I tych wniosków jest 4. Tak naprawdę wszystkie 4, nie, w sumie będzie 7, ale 4, dlatego że 3 są już porządkowe, a 3 wprowadzamy. Myślę, że 4 będziemy wprowadzać, czyli uzasadnienie do wszystkich będzie jednakowe, że chcemy, aby mieszkańcy, którzy tutaj starają się o opinię Rady Dzielnicy, po prostu jak najszybciej mogli podpisywać umowy przedłużające im, a we wszystkich wnioskach nie ma uwag negatywnych w tej sprawie. Czyli ja po prostu uzasadnienie powiem jedno do wszystkich 4, ale będziemy głosować każdy wniosek z osobna. Tak. Dobrze, one mają jakieś. Szanowni Państwo, wprowadzenie projektu uchwały druk 226. Państwo mają przed sobą. Przedstawiłem głos przeciw. Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem? Macie Państwo wnioski, wszystkie projekty uchwały są Państwu dostarczone. Jeżeli ktoś był łaskawy zaglądać do skrzynki, to jest. A więc przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady, tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Kolejny wniosek. To jest projekt druk numer 227. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Kolejny wniosek, druk numer 228. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto trzyma się od głosu? Również nie widzę. I ostatni druk tutaj, 229. Szanowni Państwo, kto jest za wprowadzeniem tego druku pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto trzymał się od głosu, również nie widzę. Kolejny punkt, który chce zarząd wprowadzić pod obrady dzisiejszej sesji, to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii projektu ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa. To będzie druk 230. Informacje na ten temat zostały wszystkim Państwu przekazane, żeby każdy miał całą wiedzę na ten temat. To był głos za. Do 28 lutego mamy podjąć, czyli do dzisiaj. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. I są dwa wnioski również Komisji Infrastruktury Komunalnej.
na rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie, tak, to jest komisji. Jeden, drugi z grupy rady. Ja rozumiem, że ten wniosek komisji przedstawi pan przewodniczący komisji. Dwa zdania za wprowadzenie tego wniosku pod obrady dzisiejszej sesji. Sprawa mówiła się o budowie stacji diagnostycznej. Jest to teren uprzemysłowiony w naszej dzielnicy. Nie jest w pobliżu budynku mieszkalni, więc to się stanowi możliwość stworzenia dodatkowych pracy. Także komisja tutaj nie miała żadnych wątpliwości, żeby w ten sposób zagłosować. Czyli o wprowadzeniu, prawda? Bo musimy ten projekt wprowadzić pod obrady dzisiejszej sesji, bo go nie było w porządku obrad. Na Makuszyńskiego będziemy sobie omawiać ten projekt w punkcie, jak będzie ten punkt rozpatrywany. Kto z pani, panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. No i drugi wniosek grupy radnych. Nie wiem, kto w imieniu grupy radnych będzie tutaj zabierał głos. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, na Komisji Infrastruktury mieliśmy temat budowy stacji benzynowej. Niestety, zgodnie z mapami, wydawało nam się, że stacja benzynowa znajduje się zbyt blisko budynków mieszkalnych. Poprosiliśmy tutaj zarząd, żeby zaprosić przedstawiciela stacji benzynowej albo dewelopera w pobliskim budynku. Natomiast z tego co wiem, nikt na to wezwanie nie odpowiedział. W związku z tym uważam, że jeżeli ktoś nie jest zainteresowany tematem, a my mamy pewne obawy, ja proponuję podjęcie negatywnej opinii, gdyż nie mamy w pełni informacji odnośnie tej inwestycji. Jeżeli inwestor będzie zainteresowany, to do nas przyjdzie i nam to wszystko wyjaśni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był głos za, nie ma głosu przeciw. No to przejdźmy do głosowania. Kto z pani, panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu, również nie widzę. A więc stwierdzam, że przedstawiony porządek obrad wraz z przyjętymi wnioskami stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Sprawozdanie bieżące na zarządu przedstawi członek zarządu pani Grzegorz. Bardzo proszę.